Cześć wszystkim, z tej strony Tygrys, a to kolejny odcinek z serii Olberon w grze Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku pożegnam się z Massey'em Fergusonem, traktorem, który niesie ze sobą wiele wspomnień, zarówno tych odcinkowych, może tak to nazwę, zarówno tych wspomnień, które na odcinku widzieliście, ale też prywatnych, bo dużo pracowałem tym traktorem poza odcinkami. No zobaczcie, nakręcił on u mnie 68 motogodzin i 30 dodatkowo jeszcze. A przypominam, że ten traktor kupiłem jako sprzęt całkowicie nowy. Razem z opryskiwaczem, który może tutaj gdzieś go znajdę. I teraz gdzie ja go znajdę, nie? To chyba było 112, tak. Ile ma traktor, ale ma opryskiwacz. Opryskiwacz ma 10 razy mniej praktycznie. Ale i tak ma niską cenę. Więc no, to traktor był bardzo dobry, ale teraz on po prostu się nie opłacało z nim nic. Naprawisz go nawet, 100% uszkodzeń, on co... Nawet jak pod taką kosiarkę się na chwilę go podczepiło, to już ten traktor był do naprawy, nie? Więc tutaj niestety musimy go pożegnać. Tak, przemalujemy. No, sprzedam też od razu kultywator, mimo że tylko 5 motogodzin zbierał. I właśnie. Ten odcinek będzie niezwykły, ponieważ po raz pierwszy załaduję tu shadery. Cyk, oznaczamy. I mamy shaderki. Shaderki. Zobaczcie, jak to teraz fajnie wygląda. Jeszcze bardziej wygląda jak 3D. No, tutaj jest problem, bo to jakby wygląda jakby lewitowało. No dobrze, wchodzimy w wyprzedaż pojazdów używanych. Już wiem, jaki chce traktor. To będzie do Trelleborga Hrosselmasz. Największy obciążnik, jaki jest dostępny. Kupujemy potworka i dodatkowo go trzeba będzie naprawić, ale kultywator jeszcze musimy dokupić, ponieważ sprzedam poprzedni kultywator, ale muszę też kupić ten, który sobie wybrałem. I teraz tak, wchodzimy w kultywatory, bo w sumie są jeszcze pługi te, ale to tego najwyżej bym mógł kupić, nie? Ale to koszt jest 75 tysięcy, a ja póki co nigdzie orać nie muszę. Później już kupować będziemy takie większe maszyny pod tego Rosselmasza. Powiem wam, że on tu mi się kojarzy, jakby to był jakiś kierowiec, nie? Potężny traktor. Z tego samego kraju, czyli z Rosji. Dosyć kontrowersyjny temat ogólnie. Nie będę rozmawiał na ten temat oczywiście. No i co? Wsiadamy. Z zewnątrz tak wygląda. Nie będę pokazywał, albo dobra, jak jest, pokażę, jak wygląda bez shaderków. Tak wygląda bez shaderów. Gram, kiedy shader niedawno w ogóle nie działa. W środku tak wygląda bez, a z shaderami wygląda... Tak. Tutaj mocno zakrywa ekranik, ale to nic. Jak odpalam. Znaczy wiecie, autorzy napisali, żeby używać wersji Reshade 5.0.1, a ja mam 5.6.0. Znaczy mam też 0.1, ale co tam. Pobawimy się tą, na tą wersję. Fajnie zresztą wygląda i tak, więc... Czemu nie? Odczepiamy pięknego Lemkena i jedziemy. Przed odcinkiem zatrudniłem pracownika na polu numer 21, który zbiera soję, a ja za ten czas będę kultywatorował pole numer 20, bo to tak myślę, tak mi się wydaje, że przy zakupie nowego pola na 20 pojawi się kukurydza. I zobaczcie teraz, taka fajna ciekawostka. Tutaj mamy logo marki Versatile. Zresztą nawet wam to pokażę, żeby nie było, że kłamie. Marka Versatile. I dlaczego jest ta marka Versatile? A dlatego, że Versatile, czy jak to tam się wymawia, nie wiem, ja tak wymawiam, i Rosselmasz, to jest to samo praktycznie, ponieważ marka Rosselmasz posiada tą drugą firmę i tyle. Więc może dlatego produkuje te traktory. Teoretycznie powinien kupić ten kultywator marki Rosselmasz, żeby pasowało wszystko markami, nie? Czekajcie, tu się zmieszczę, zmieszczę się dobrze. Ale wiecie co? To wygląda o wiele, wiele ładniej. Zobaczcie, tak kontrastuje tak. No, chyba dobrze. Nie byłem dobry z plastiki, wam powiem. Ładnie to wygląda na pewno. Tutaj taki niebieski, jeszcze czerwony. I to wszystko dokraszone nutką shaderków, nie? Zresztą teoretycznie sobie może przewinimy czas. Zobaczmy, może coś się jeszcze ciekawego pojawi. Przewidźmy czas tak, o, na 12 godzinę. Zobaczcie, jak teraz to wygląda, nie? Zobaczmy, czy coś się pojawiło nowego.
Nic ciekawego. Dobra, jedziemy. W środku już normalnie wszystko, nic nie zakrywa. Traktor jest wolny, jedzie tylko 27 km na godzinę, ale za to jest silny, 375 koni mechanicznych ma ten potworek. Potworek. No, taka moc i potworek, no nie nazywam. Zresztą do niego też będę dokupywać wały i to już myślę, że to będzie kolejny odcinek po zimie. Siewy, pożyczki oczywiście, bo czemu nie? Wał pewnie i tak pójdzie za pieniądze za soję. Chyba, że jesienią będę wałować się jakąś pszenicę czy coś takiego. Więc no, będzie nowy wał, nie? Ten traktor to dużo zmieni. To będzie do najcięższej roboty traktor. Już nie tak, że jednym traktorem robię wszystko i w polu pracuję i wszędzie. To po prostu będzie ten jeden traktor najcięższych pracy. Typu kultywator, typu wały. Co tam jeszcze? No dużo tego będzie, nie? Jeszcze trzeba będzie do niego jakiś siewik wytrzasnąć. Ale najważniejsze, że jest. Bo siewników mamy od groma takich większych, czyli wcale. No nie wiem, czy ten by pasował. Lemkena by pewnie pasował też. Chociaż nie, bo to taki inny. Taki na kołach, a tu tak. No, nie wiem w sumie. Ale zobaczcie, no. Ja się nie mogę doczekać, jak ja będę robić miniaturkę. I mnie ciekawi, ile ludzi kliknie, bo to tak ładnie wygląda, co nie? Dobra, jedziemy tutaj. Tutaj rozpoczynamy. Tutaj migają te szelerki z pierwszej osobówki, ale tak już jest dobrze. Kiedy jadę w normalny sposób. Ustawione. I teraz opuszczamy. I jedziemy. No zobaczcie, jak to wygląda, nie? Potwór taki, że strach podchodzić, nie? Fajnie, fajnie. Mi się bardzo podoba ten traktor. Nie jest może jakiś wyjątkowo przestranny, zobaczcie tutaj jak trzeba przejść, żeby dostać się do fotela. No ale to jest potwór, nie? On ma pracować, a nie wyglądać. No mam jeszcze takie zwykłe światełka. No nie, on wygląda jak nic, jak kierowiec, nie? To jest taki kierowiec, tylko że nowsza wersja. Po prostu. No, robota idzie dosyć wolno, ale to pod górkę i daje radę, bo z tym kultywatorem ile można jechać maksymalnie? 15 km na godzinę, on wyciska 10, nie? Więc no, jest w miarę dobrze. Żebym tu pracował, to może lepiej by było, a tak to też jest dobrze, nie ma co narzekać, to powiem. I on jest, właśnie ma co taką, jest łamańcem. Co mi na pewno będzie bardzo pomagać, jeżeli chodzi o zakręcanie w takich miejscach jak to na przykład. Ten traktor nie miał żadnych problemów. Czekajcie, muszę opuścić, bo... Ten traktor nie miał żadnych problemów z tym, żeby się zawrócić. Teraz był mały problem. Ale już go szybko naprawiłem. Jedziemy. Tutaj ten licznik znika czasami, ale to nic. Ważne, że są te shaderki, nie? Shaderki. Fajnie to wygląda, mi się bardzo podoba. I chyba już przy takich shaderkach zostaniemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na Silveranie. Ale no, to te shaderki wyglądają najlepiej ze wszystkich, bo jeszcze mam takie inne, na przykład to, ale tak aż mnie oczy bolą, nie? Tak szczerze. To najładniejsze były. Mam jeszcze takie, gdzie dużo cieni jest, ale to bardzo szybko się rozmazuje. Ekran i to jest tylko do screenów dobre, gdzie się dosyć długo trzeba postać przez chwilę, przez dobrą chwilę, żeby to się wszystko ładnie, wiecie, wyostrzyło i ładnie potem wyglądało. Zobaczcie teraz też na Baileronie, jaka trawa się ciemno zrobiła, nie? Właśnie, bo u mnie coś się dzieje z tym przyciskiem i on niby raz kliknę, wykrywa dwa razy. To jest dziwne trochę, ale z traktora. No, jak nic, jestem zadowolony i to bardzo. Będzie dużo roboty z tą maszynką, zobaczmy. Co by do niego tak pasowało, skoro mamy taki kultywator. Czekajcie, to są brony. To do niego to odpada. To te tak średnio. To tak, nie wiem. Co my tu mamy, to już 600 koni, to gdzie? Takie potężne. Utwory.
Tom ma 12 metrów, Thor ma 15. To chyba jak już będę kupować pod niego, to ten siewnik. On będzie ładnie wyglądać. Bo ja mam obecnie ten siewniczek, ale to spokojnie, na razie trzeba pola kupować. A pomocnik Y to jest litera. Zobaczcie, jak wygląda taki mak, nie? Przepięknie. Ja wcześniej kosiłem tą pole numer 20, więc widzicie, 25 tysięcy litrów wyszło. Jak ja to będę sprzedać po 5 tysięcy, to już mamy 125, nie? Już mamy koszty kultywatora dawno za sobą i połowy traktora. Czyli no, za swoje można dużo zarobić. Trzeba jej też również dużo mieć. Podjedziemy ładnie. A zobaczcie, jak klas wygląda, nie? Klas to... No bóstwo, klasy według mnie zawsze na shaderkach wyglądają lepiej niż w oryginale. No, widzicie, samochody już czekają, aż się zawróci. Albo to ten Citroen, kierowca, najbardziej nerwujący kierowcy. Jeżeli chodzi o wszystkie te samochody i to wszystko, to ja tak nie lubię. Czy to szok, nie? Będzie pełno, czy nie będzie pełno? O to jest pytanie. No mniej więcej już połowę pola skosił, ja mam nadzieję, że mi to zostawi, nie? Dobra, wiecie co? Ja odtrudnię to już. Bo gdzie ty mnie tu headerem wjeżdżasz? Uspokój się, kolego. Właśnie... Co, to źle... Nie, ja chyba źle... No dobra. Tu jest nasz Russell, masz... Pracujemy dalej. RSM. Chyba taki kombajn był, jeżeli się nie mylę. 19 zwłaszcza. No dawajcie, dawajcie. To jest taka bardziej talerzówka, zobaczcie. Z przodu tak nacina, a z tyłu już normalnie to tak to są te zęby. Ale no ważne, że to jest duże, nie? Ważne, że to jest duże. Bo teraz się na przykład podniosło, no i dobrze. Dobra, teraz się ładnie wracamy. Akurat 22 ma to do siebie, farming, że tu są maszyny tak jakoś dziwnie potrzebują dużo mocy, ale one nie są jakieś potężne, ogromne, no za wyjątkiem tego najmniejszego się uważa marki Amazony. O, Amazon, no nie wiem, Amazonę, bo Amazon to ta firma. Co, on jest malutki, ale tak szeroko rozsiewa, że no, że to jest najlepszy rozsiewacz praktycznie. Nie licząc tego już ściąganego, ale to już na duże bardzo gospodarstwa. Zobaczcie tego Russell Masha. Piękny traktor, nie ma co. Oczywiście mryga, bo czemu nie? Mi się jak najbardziej podoba, przynajmniej. Możecie tam mówić co chcecie, ale ja chyba raczej zostanę przy tych shaderkach. Podobają mi się. Na pewno łatwiej jest dobrać, zrobić takie shaderka, no zobaczcie. I tyle, nie? I mamy pięknego screena. No bo tu, nie, to tak gorzej wygląda. Czy wiecie, czasami to takie jakieś o... Nie wiem, tak o przyciemnia dziwnie, ale... Rzadko kiedy to się zdarza. I na ogół wygląda wszystko fajnie. A tu widać materiał ten cały, nie? Nigdy te przyciemnienia. Tu zobaczcie, on nie z tyłu ma obciążniki. I niestety to już jest traktor, który ma skrzynię biegów ręcznie. Jest problem. Zobaczcie, tu obciążnik ma jeszcze na tym nałożony, żeby on się na przód nie wywrócił, nie? Czekajcie, a gdybym taki traktor... zobaczmy, czy on taką normalnie z tyłu też ma. Nie, też ma, fajny. Ale on fajny jest, nie? Takie szerokie koła? Nie, one słabo wyglądają. Szczerze. Ale traktor daje radę. Jakby nie było. Powoli, ale pniesie do góry. No on ma tu 55 koni w zapasie, to ja myślałem, że on będzie jakoś bardziej chyba, że on będzie bardziej żwawo, bardziej żwawy tutaj, ale no cóż, najwyraźniej się trochę pomyliłem. Dobra. Podnosimy tutaj kultywator i wsiadamy do kombajnika. Trzeba jeszcze odjechać makiem, bo mak przeszkadza. No, 91%, nie?
Zresztą jak chcecie, to możecie napisać w komentarzu, czy chcecie, żeby normalnie to wszystko wyglądało, czy na shaderkach wolicie. Mi się podoba na shaderkach i to bardzo. Słuchajcie, bo trochę... Kurczę. Popracujemy teraz klasem, bo to bardzo ładna maszyna, zwłaszcza na shaderkach. Mam nadzieję, że ten klas właśnie do was najbardziej przemówi. Zobaczcie, no i gdzie ty jeszcze tu się zatrzymujesz? Nie wiem, oni tam jakieś ziemniaki kablami łączyli, czy co? Taka inteligencja myślę sztuczna. Tak sztuczna, że aż... Że to nie jest inteligencja. No zobaczcie, nie? Jak to wygląda. Normalnie te koła, zwłaszcza tyle, mi się przypomina 15 i te mody. To wtedy były i tak to wyglądało zazwyczaj właśnie. A teraz na przykład wyłączmy tej shaderki. No i to... Szczerze, oczy bolą bardziej. To wcale nie wygląda lepiej. Czyli co? Zostajemy przy shaderach? Napiszcie w komentarzu, bo nawet w tym momencie. Możecie sobie zapauzować wideo, ja poczekam, nie? Nie będę gadał przez chwilę. No dobra, mam nadzieję, że już napisaliście. Pracujemy dalej. W środku shaderki się wyłączają, jeżeli. Ale na zewnątrz to wygląda przepięknie. Musicie im przyznać. Ja czekam kolejny... Chciałbym zobaczyć, jak to na serwerze będzie wyglądać. Chociaż może jednak nie, chyba raczej wyłączyć te shadery. Bo jak to mam ryget gdzie nie gdzie to mam tak przeszkadzać, to... To był taki specjalny odcinek, nie, to na 500 subów specjal z shaderami, nie żartuję. Teoretycznie mówiłem, że tam klipy będą na specjal, ale wiecie co? Ja się obawiam, że wideo, które zrobiłem, prawa autorskie, te sprawy ogólnie, nie? Więc nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Więc zastanawiam się, czy nie zrobić takich klipkiej. Bo teraz są ferie w ogóle. Więc mam nadzieję, że dobijecie już tych 500 subskrypcji, bo teraz jakiś tak dziwny spadek, zatrzymanie zauważyłem. Taką serię, której nikt jeszcze nie nagrywał. Na polskim YouTube przynajmniej, chyba. Mianowicie, seria, na której zaczynam z taką malutką, malusieńką wręcz, winnicą, taki Citroen 25, Porsche Diesel Junior, kojarzycie, nie? Takie małe traktorki, co one nawet nie mają 30 koni mechanicznych. I w tej winnicy takimi małymi traktorkami, maszynami pracuje, nie? I to na przykład byłoby na No Man's Land, chociaż tam jest pusto, to nie. Na takim Elm Creeku dajmy chociaż, nie? To fajnie było pytanie, jak wyglądało. Na takim Elm Creeku właśnie kupować pola, ale tylko po to, żeby tam do grona sadzić, nie? I zaczynać z taką małą winnicą, żeby tak fajnie wyglądało. Według mnie to fajnie wygląda, na pewno. Też fajnie by to było, jak coś nagrywać. Trzeba też zauważyć, że USA, Stany Zjednoczone są jednym z większych tych importerów winogron, nie? Mimo, że nam się kojarzy bardziej z takim, nie wiem, chociażby soją. Bardzo, a przynajmniej tutaj chyba w Polsce, nie wiem, co widzicie. No i patrzcie, jak mi tu wjechał jeszcze. Jak tu biedny rolnik ma normalnie pracować w spokoju, jak mi tu cały czas zwierzają tymi samochodami. Fajnie by to wyglądało, bo... Ja też się bardzo dziwię, czytam w internecie, że USA jest jednym z większych importerów rodzynek. No a te rodzynki skąd się muszą brać, a biorą się z winogron. Wątpię, żeby kupowali ten grona. Już to pewnie sami hodują. Poza tym tam Ameryka to zamożni ludzie są, a zamożni ludzie nie piją jak u nas w Polsce. To wino. A wino z czego się robi? Z winogron się robi wino. Więc no... Może dlatego, że do tego w Stanach Zjednoczonych popularne są winogrona. Przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno to będzie fajnie wyglądało. Bo na polskich mapach czegoś takiego robić nie będę, bo Polska ma klimat, który się nie nadaje. Poza tym tam też będę później, jak już wszystko fajnie i będzie na drodze szło, to oczywiście te oliwki. Ale to raczej pod koniec tamtej serii już. Mam też modę na ręczne zbieranie winogron, więc jak na początek to będzie idealne. Zobaczę, czy ja tam będę jeszcze jakiś mod dodawał. Znaczy na pewno będą mody na maszyny do winogron, nie? To mogę wam obiecać, ale czy będą takie na przykład bardziej takie maszyny z modów, na przykład traktor? Tego akurat obiecać nie mogę. Też fajnie byłoby, szczerze. Cyk,
I to będzie też dobry pomysł na wykorzystanie DLC Advent of Carraro, bo tam jest no, od zaplucia się maszyn, nie? Które będzie można wykorzystać. No, przyznajmy szczerze wszyscy razem. Tych traktorków, Antoniów, to my mamy od groma. Zobaczcie, no. Tyle tego jest i to wszystko trzeba wykorzystać, nie? No dobra, to już jest 20 minuta, przepraszam, tutaj jakiegoś odcinka. Dziękuję wam za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, czy zostawiasz shaderki, czy nie. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę. Zapraszam was na playlistę Oliverów i Silver and Forest. Dwie fajne seryjki. Zobaczymy, możecie też napisać, czy robimy zamiast grifów, albo nie, ja wiem. Zrobię ankietę, chociaż wątpię, że było jakieś dużo głosów, ale zrobię ankietę, wiecie? Czy zostawiać drifty, chociaż raczej ja bym nie chciał. Czy robimy tak po prostu, że ta seria z nagrodami to na pewno według mnie jest ciekawsza. Tymczasem z mojej strony to już raczej jest wszystko. Kupiliśmy Rosselmasza, w kolejnym odcinku pewnie będzie dalej praca Rosselmasza, kiedy zobaczymy. Może jakieś siewy, może co innego, nowy siewnik punktowy, bo dawno już kupowałem siewnik punktowy. Można byłoby wymienić go na przykład na tego. Fajny bardzo. No dobra, ja nie będę przedłużać. Mówił do was Tygrys, żegna się z wami Tygrys. Widzimy się na Silver and Forest mapce już we środę. Nie będę zmieniać żadnych tutaj rutyny. Częstotliwości wstawiania filmów zmieniać nie będę. Niech to zostanie tak jak jest. No i co? Jeszcze raz się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!